papieżu Franciszku, jako rodzina i jako wspólnota Głos na Pustyni z Krakowa. Chcemy Ci ogromnie podziękować przede wszystkim za wszelkie dzieło, które podejmujesz na rzecz jedności chrześcijan, na rzecz jedności ciała Chrystusa, aby urzeczywistnić wołanie Jezusa, który prosił za nas, abyśmy byli jedno. Jesteś dla nas przykładem tego, jak możemy w pokorze służyć sobie jako bracia i siostry, jak możemy okazywać sobie szacunek i jak możemy nawzajem umywać sobie stopy. Bardzo Cię kochamy i dziękujemy.